Cześć, to Marek Sekielski. Chcecie prosić o drobną przysługę? Wejdź na stronę sekielscy.pl /ekstra. Jest tam specjalne wydanie mojego podcastu o nałogach. Zajrzyj tam, by wesprzeć bardzo potrzebujących ludzi. Z góry dziękuję. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl /Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Remigiusz Kadelski i po raz kolejny witam Państwa w programie Remix. Nazwa tego programu, co powtarzam z uporem godnym lepszej sprawy, zobowiązuje do tego, by w bardzo sprytny sposób miksować różne treści. Te z pogranicza kultury, obyczajowości, polityki, też spraw związanych z wolnościami, ale przede wszystkim stawiamy nacisk na kulturę i dzisiaj znowu kolejna przedstawicielka, ku mojemu ogromnemu zadowoleniu, tak zwanej kultury. Osoba, na zaproszenie której dość długo musiałam czekać, ale myślę, że satysfakcja gwarantowana, jak to niektórzy opisują. Dorota Masłowska, proszę Państwa, jest moją i Państwa gościnią. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Mówię specjalnie, tak się witamy, bo wiesz, nigdy nie wiadomo, o której godzinie ktoś nas obejrzy, ewentualnie to ktoś... Domyśliłam się. Tak, bo kiedyś była taka konsternacja, dlaczego ja się witam dzień dobry wieczór, więc postanowiłem to wyjaśniać. Dla niewtajemniczonych też przypominam Państwu, gdyby chcieli Państwo, byli spragnieni wersji fonicznej, to też jesteśmy na Spotify'u w formie podcastu. I też z uporem godnym lepszej sprawy zachęcam Państwa, by dawać tak zwane łapki w górę, czyli proszę polubić nasz program, a nade wszystko proszę subskrybować, a jeszcze nade wszystko proszę wspierać nasze inicjatywy, bo funkcjonujemy dzięki Państwu, dzięki Państwa dotacjom patronackim, na co bardzo, bardzo gorąco liczymy, a jeszcze bardziej, i to już mówię w swoim własnym adresie, liczymy na Państwa komentarze. Proszę wylać całą swoją żółć, cały swój hejt, my to znosimy z godnością, a Państwo poczują się zdrowiej. A my to po prostu wszystko elegancko przeczytamy, komentarze zwrotne zostawimy już dla siebie. Właśnie, Dorota, a propos komentarzy, bo dlaczego my się dzisiaj spotykamy? Od tego powinienem był zacząć. Preteksty są dwa. Pod koniec grudnia 2021 roku na deskach Teatru Studio pojawiła się pierwsza teatralna wersja książki Doroty Bowie w Warszawie. A z kolei w styczniu już następnego roku, 2022, pojawiła się ta właśnie oto książka Bowie w Warszawie, czyli mamy wersję sceniczną i wersję książkową. Trochę jest to materiał połączony, a nawet bardzo, ale o tym będziemy rozmawiać, ale skoro jesteśmy przy komentarzach, to chciałam Cię zapytać, czy Ty w ogóle jesteś łasa na komentarze i czy Ty w ogóle czytasz komentarze, bo wiem, że są takie osoby, które się od nich odcinają, ale też takie, dla których to jest absolutnie źródło wiedzy objawionej. Dla mnie to nie jest źródło wiedzy objawionej, to znaczy czasami czytam, ale wydaje mi się, że po właśnie 20 latach bycia osobą bezustannie komentowaną z nielicznymi przerwami mam do nich trochę inny stosunek, to znaczy oczywiście jest jakaś część mnie, która czyta je na płytkim poziomie, na poziomie komunikatu, który zdają się zawierać i często ulega jakimś takim albo rozmigdaleniu się w sobie, albo wkurwowi i pomstowaniu, na czym świat stoi. No ale nie mogę już pominąć tej wiedzy, którą mam, że ludzie przede wszystkim piszą o sobie. No i ubierają to oczywiście w różne figury i w różne rzeczy, które im się zdaje. Ich problemy przybierają twarz moją albo innych osób publicznych, ale generalnie piszą o swoich problemach i ja to bardzo mocno czuję, więc jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć o sobie, no to nie z komentarzy. Ale czy jesteś tą osobą, która siadając, myśląc o kolejnej książce, gdzieś ma z tyłu głowy albo na początku, gdzieś wypowiadamy też w tych komentarzach takie oczekiwania, które są następnie, wiesz, jakoś projektowane na ciebie, czy starasz się od tego odciąć i jednak swoim własnym torem te myśli biegną? Oczywiście staram się odciąć i przynajmniej w tej pierwszej warstwie motywacji zawsze moja sztuka jest dla mnie, jest po prostu czymś, czego ja potrzebuję do rozmowy ze sobą, do zrozumienia świata. Dla mnie to pisanie jest zawsze narzędziem i próbą zrozumienia świata. Ale myślę, że skłamałabym, gdybym powiedziała, że jestem wolna zupełnie od tego, co od tej informacji zwrotnej, którą dostaję od świata, bo ja myślę, że to się wszystko, co dotyczy nas, wszystkie informacje, które dotyczą nas, to się gdzieś zaczepia i to gdzieś wpływa, ale ja nie jestem w stanie prześledzić, na ile i gdzie. Myślę, że w jakimś stopniu niewielkim, ale jestem tym powodowana. Czymś to sobie wyobrażam na ten temat, czego chcieliby ode mnie ludzie. Oczywiście nie podoba mi się to, ale myślę, że to jest nie do uniknięcia. Ale już masz na sobie taki pancerz hitynowy, lata praktyki spowodowały, że już generalnie rzecz biorąc jakby komentarze żyją swoim jednym życiem, a to, co ty robisz, to jest rzecz zupełnie inna, czy cały czas jednak jesteś gdzieś wyczulona na to, co w tych komentarzach się pojawia? No właśnie, to nie jest ani pancerz, ani nie jestem wyczulona. Myślę, że to jest jakaś... że to jest jakaś ciągła negocjacja i taka... raczej kojarzę to z równowagą. To znaczy jest to balansowanie, jest to jakby taki wewnętrzny nakaz i obsesja zachowania w tym wszystkim siebie. Bo jednak, no, co by nie mówić, jestem dla siebie w tym całym procesie najważniejsza. To jest absolutnie punkt wyjściowy. Tak. No wydaje mi się, że jeżeli chce się to robić, no to nie można inaczej. Powiedz mi, czyli ten poziom egotyzmu musi być odpowiednio mocno pielęgnowany i cały czas taki podlewany, rozumiem? To nie jest egotyzm. Właśnie to nie jest egotyzm, tylko to jest jakaś taka konieczność ocalenia siebie z takiej, wiesz, z pożaru i bezustannego chaosu. To nie ma nic wspólnego z egotyzmem. A ten pożar, rozumiem, wybucha wszędzie, jakby na każdym kroku i chaos. Myślę, że w moim przypadku często, dlatego że no, od początku jestem artystką budzącą silne kontrowersje, więc ciągnę za sobą te pożary różne. A propos jeszcze komentarzy, ale już ten wątek będę zamykał. Z jakimi ty się komentarzami spotkałaś najpierw po wersji scenicznej w Teatrze Studio, a potem już w momencie, kiedy ta książka ujrzała światło dzienne? Czy to też były dwa różne byty i dwa różne konfrontujące się wyobrażenia? Czy jednak gdzieś w tym jest jakaś spójność? A może to jest tak, że książka żyje swoim własnym życiem, spektakl swoim własnym życiem? Jakie ty w ogóle w tej materii miałaś intencje? O tak. Jakie miałam intencje co do czy faktycznie, czy chciałabyś, czy tak, że ten spektakl miał być faktycznie takim kompletnie autonomicznym dziełem, zostawiałaś to Marcinowi Liberowi, reżyserowi, czy jednak chciałaś, żeby był ewidentny link między książką a spektaklem, pomijając tytuł, jego zawartość, to już jest jakiś link, ale chodzi mi, wiesz, o tę interpretację, jak bardzo ona miała być wierna, a jak bardzo mogła być swobodna. Ale zacznijmy od komentarzy. Od komentarzy. Ja nie wiem, czy ja dość dogłębnie śledziłam komentarze, to są dość świeże rzeczy, więc nie wiem, jaki ten spektakl ma odbiór i książka w internecie. Wiem, co mówią ludzie, którzy rozmawiają ze mną, czyli to też jest troszkę co innego. Inni ludzie siedzą za komputerami. No właśnie. I nie mogę uderzyć ich w twarz i podrapać tak jak rozmówców, tak, jeden do jeden. Więc tak naprawdę myślę, że wiesz to lepiej ode mnie i ty możesz to powiedzieć. Na pewno jakąś taką moją intencją, kiedy pisałam tę książkę, było zabranie czytelnika i widza w jakiś taki odrębny świat, w którym ja lubię być i który mnie sprawiał jakąś taką przyjemność, bo był i dziwny, i piękny, i trochę zły. No wiesz, dla mnie to pisanie to jest trochę jak bycie w takim śnie, w którym jest to sen świadomy. I oczywiście, jeżeli mam mówić o swojej takiej idealistycznej, romantycznej motywacji, no to jest to. A jeżeli chodzi o to, że od początku było wiadomo, że ma powstać ten spektakl, no to moje wyobrażenia o nim też były romantyczne i idealistyczne i właściwie no... bardzo marzyłam o tym, że to będzie właśnie takie, no, smutne, piękne, śmieszne, trochę straszne, ale generalnie subtelne. Bo myślę, że ta książka jest napisana bardzo subtelnie. Wszystkie postaci, wszystkie żarty, wszystkie, no jakby cała ta tkanka językowa, którą buduje, no jest bardzo delikatna. Jest zbudowana z takich, wydaje mi się, że mało, z takich bardzo wysublimowanych budulców. Natomiast spektakl wręcz odwrotnie. Jest zagrany na takich nutach bardzo grubych, brutalnych. On jest bardzo dosadny też. Dosadny, taki po prostu nazwałabym to tak, że to nie jest mój cyrk i moje małpy, to nie są moje kolory, to nie jest estetyka, która po prostu mieści w sobie to, co chciałam opisać, która jest w stanie to przekazać. Więc no tutaj otwiera nam się taki, myślę, że bardzo duży temat o tym, jak w ogóle, no, na ile żyjący autor jest problemem dla reżysera, czy teatralnego, czy filmowego. Na ile jest problemem, na ile jest jakimś potencjałem, jakąś w ogóle szansą na doprecyzowanie pewnych rzeczy. Szanuję wybór tutaj Marcina, że on jakby robił ten spektakl nie... No jakby w takiej abstrakcji trochę ode mnie i tego, co ja myślę i czuję na ten temat. I to też jest metoda, można ją wybrać. No tylko myślę, że tutaj to się nie udało tyle, że się za bardzo rozminął z pewnymi tonacjami, tembrami, których po prostu nie wyczuł, albo które moim zdaniem opacznie wyczuł. Ale czy wyście mieli w ogóle jakieś, nazwijmy to, jakkolwiek szumnie brzmi, konsultacje? Czy w momencie, kiedy ty jeszcze pisałaś tę książkę, Marcin z tobą omawiał, jak ta sztuka powinna wyglądać? Czy raczej właśnie zostawiłaś mu wolną rękę na zasadzie, ja ci oddaję w tym momencie swoje dzieło i rób z nim co chcesz? Ja tak postępuję zawsze. To znaczy uważam, że twórcy, którzy dalej pracują z moimi tekstami, kiedy ja już skończę nad nimi pracę, no po prostu muszą mieć 100% wolności. I oczywiście w tych 100% wolności może się zawsze zawrzeć chęć kontaktu ze mną i jakiegoś takiego, czy negocjacji jakichś tam rzeczy, czy zwyczajnie dopytywania o to, co miałam na myśli. I ja zawsze jestem skora tutaj udzielić pewnych korepetycji z rzeczy, które być może wyraziłam nie dość wyraźnie. No ale wydaje mi się, że absolutnie też drugi twórca ma prawo z tej możliwości nie skorzystać. I w obydwu wypadkach rzeczy mogą się zarówno udać, jak i nie udać. To jest wpisane w takie franczyzowanie swojej twórczości ryzyko. Bardzo mi się to podoba. Zresztą tych franczyz pewnie za chwilę będzie coraz więcej, bo podejrzewam, że ekranizacja. Jak to powiedzieć? Teatralizacja? Adaptacja. Dziękuję ci bardzo. Adaptacja na deskach warszawskiego Teatru Studio to pewnie będzie, to jest pierwsza, ale za chwilę pewnie będzie ich więcej, ale czy ja wyczuwam w twoim głosie takie lekkie rozczarowanie? Trochę to niedokładnie poszło tak, jakby miało pójść i miałbyś problem z powiedzeniem, drodzy państwo, idźcie do teatru? Czy to jest tak? Tak, to znaczy wydaje mi się, że tu mi się mieszają dwie perspektywy, czyli współtwórcy, czyli osoby w jakimś tam stopniu jednak współodpowiedzialnej za to, co powstało. No i widza, któremu to się po prostu no, po ludzku nie podoba i który się irytuje, widząc no, taki rodzaj teatru. Jakoś tam trochę nie zazębiający się z moim osobistym gustem. Więc ja nie mogę powiedzieć z czystym sercem, proszę iść do teatru. No bo byłoby to nieszczere. Oznaczałoby zachętę do brania udziału w sukcesie frekwencyjnym tego przedstawienia. No ale cały czas się jakoś tam zastanawiam, no, na ile ja powinnam to komentować. No, myślę, że jest jakiś taki margines mojej osobistej szczerości, gdzie mam prawo powiedzieć, że to mi się zwyczajnie po prostu nie podoba. Padło to. Mówię z otwartą przyłbicą. Natomiast wiem, że są osoby, którym to przedstawienie bardzo się podoba i które się świetnie na nim bawią i też no, nie będę po prostu jakoś specjalnie ich z tego wymanewrowywać, ani wyprowadzać. Nie mam też do tego prawa. Myślę, że to jest naprawdę bardzo trudne, co zrobić z autorką, która po prostu ma inne wyobrażenie na temat swojego tekstu. I co więcej, jeszcze żyjąca autorką, bo to jest, jak powiedziałaś, osobny rozdział. No w ogóle jakoś tak szczęśliwie w ciągu ostatnich kilku lat mamy pytanie, bo to też jest moja perspektywa pytania, kto z perspektywy artystki żyjącej. Chociaż w ogóle swoją drogą na pewnej antenie radiowej jest zawsze zapowiedź pewnego programu radiowego, jest to program muzyczny. I autor tego programu, nie będę go specjalnie zapowiadał, więc ja powiem tak, imię i nazwisko, autor polski żyjący. Z takim, podkreśleniem, tak jakby to miało być wyjęte z jakich archiwów, ale nawet ostatnio w kinematografii wygrał mowa o filmie Suma Wszystkich Strachów, który zdobył tę najważniejszą nagrodę na ubiegłorocznym, czyli 2021 roku w Festiwalu Filmowym w Gdyni. To jest też o artyście żyjącym. Jakby Łukasz Ronduda zrobił film o artyście wciąż żyjącym, który zresztą pojawił się na premierze, gdzieś tam oczywiście komentował i to znowu a propos komentowania. No i właśnie jak to jest? Czy dla adaptatorki, kogoś, kto to będzie filmował, bo pewnie być może za chwilę pojawi się film, kto wie, to jest problem z taką artystką żyjącą? Czy ty byś już wolała, żeby gdzieś ktoś w roli takiej twojej spuścizny literackiej dopiero po śmierci zabrał się za to? Nie, oczywiście, żebym nie wolała. No myślę o tym, co powiedziałeś o filmach właściwie Łukasza Rondudy, który jakoś celuje w tych hagiografiach żyjących świętych ewidentnie. I biografiach osób żyjących, które właśnie myślę, że są jakimś takim ciekawym, bo paradoksalnym gatunkiem. I zastanawiam się, czy to ma dużo wspólnego z moją sytuacją. Trochę tak, bo ja jednak jestem trochę przez to, jak długo piszę i jak gdzieś tam myślę, że dreszczotwórcze dla literatury polskiej były niektóre z rzeczy, które napisałam, no to trafiłam trochę do klasyki, więc jestem żyjącą klasyczką, tak. Jestem żyjącą klasyczką. Myślę, że niektóre osoby właśnie doznają zawału, kiedy to mówię, ale tak jest. Jak się z tym czujesz? Z zawałem widzów, czy... Nie, z tą, że jesteś żyjącą klasyczką. Wiesz, że może jakieś pomniki za chwilę będą na rondzie do Gola stały. Już będzie pomnik do Doroty Masłowskiej, znaczy na przykład rondo Doroty Masłowskiej. Może tak być. No jest to kłopotliwe. Myślę, że po pierwsze jest to nierealne, a po drugie jest to bardzo kłopotliwe. To znaczy rzecz najgorsza, którą mogę sobie wyobrazić, to takie, i która jest w jakimś tam stopniu prawdopodobna, to takie grzebanie za życia. To znaczy momentami może się zdawać, że po prostu... Momentami jest jakiś taki odruch w takich narracjach różnych, które powstają o mnie, że to, co napisałam, opisuje się już jako zamknięte. To znaczy mój dorobek literacki wydaje się jakąś taką już zamykającą się powoli sprawą. Co oczywiście dla mnie jest bulwersujące, bo jednak ja mało patrzę w przeszłość i jednak raczej czuję się autorką bardzo żyjącą też w tym sensie, że bardzo aktywną i bardzo... Ja osobiście czuję swój rozwój, czuję, że z jakiejś takiej pisarki frenetyczno-spontanicznej staję się pisarką precyzyjną i że potrzebuję coraz mniej słów, żeby wyrazić to, co chcę, i moje książki są coraz krótsze, ale coraz gęstsze. A to jest niesamowita brawura, bo mistrzyni słowa mówi, że jej książki są coraz krótsze, coraz bardziej precyzyjne, a w dodatku, czy ja dobrze powiedziałam, że ty mniej patrzysz w przeszłość? Ja się nie przesłyszałam. Nie, że mniej patrzę w przeszłość, tylko że raczej nie patrzę w przeszłość, no bo nieszczególnie interesuje mnie jakieś, wiesz, czerpanie jakiejś satysfakcji i ekstazy z tego, co zrobiłam. W tym sensie, tak. Okej, bo tak pomyślałam sobie, co tutaj się dzieje? Przecież ta książka jest po prostu jedną wielką wiwisekcją przeszłości. Ona się nie mogła nie zrodzić z miłości do przeszłości. No tak, ale co tutaj doszło do takiego mini nieporozumienia, bo ja mówię o swoim stosunku do swojej pracy twórczej, a jakieś takie wyprawy w przeszłość literackie to zupełnie inna sprawa i te odbywam bardzo chętnie, choć dopiero w liczbie 1. To zaraz o tych wyprawach w liczbie 1 w przeszłość sobie porozmawiamy, bo wypadałoby w końcu powiedzieć, o co chodzi z tą książką i ze spektaklem, ale skoro tyle powiedzieliśmy o spektaklu, to zobaczmy taki zwiastun, który przygotował na razie pierwszy wystawca, jakkolwiek to dziwnie brzmi, Teatr Studio i zwiastun spektaklu Bowie w Warszawie. Stoi Regina, paląc papierosa, stara, zgarbiona, smutna i na zawsze sama. Jak pomnik pamięci wszystkich tych, którym nie wolno było kochać tych, których kochali. Pomnik pamięci tych, w których miłość niemożliwa, niespełniona, nigdy nie rozkwitła, wcale nie zagasła, a tylko cicho rosła niby szalony potworniak, aż ich do końca zatruła, spopieliła od środka. To był, proszę Państwa, zwiastun spektaklu Bowie w Warszawie. Do zobaczenia w Teatrze Studio. Dość nieregularnie się on pojawia w repertuarze, ale cały czas jest. A autorką tego zamieszania, jak i książki, która tutaj widnieje i o której w końcu zaczniemy rozmawiać, jest moja gościni Dorota Masłowska. Do porządku powiem, że reżyserem spektaklu jest Marcin Liber. Dorota, zacznijmy od tego, że ta książka ma w tytule pewien epizod, dotyczy epizodu pewnego pana, którego już niestety nie ma wśród nas, to tak a propos artystów żyjących i nieżyjących, David Bowie, i naprawdę epizod trwający 43 minuty. To była sytuacja w 1973 roku, kiedy to David Bowie wracał z Moskwy w stronę zachodu, mitycznego zachodu, no i wysiadł sobie zupełnie inkognito na dworcu Warszawa Gdańska. Następnie zupełnie inkognito wybrał się na Plac Komuny Paryskiej i nabył płytę Zespołu Śląsk. Zresztą potem i na bazie tej wizyty powstała piosenka Warsaw. I tak sobie myślę, i w ogóle mam też takie szczęście, proszę Państwa, bo jest to kolejny program, który ma pewną pułapkę. Pułapka polega na tym, że tytuł nie ma specjalnie da wiele wspólnego z zawartością, bo w poprzednim wydaniu Remiksu, miałem tutaj dwóch panów, rozmawialiśmy o akcji Hyacynt, zarówno o filmie Hyacynt, którego Państwo mogą zobaczyć na platformie Netflix, jak i o książce Remigiusza Rezińskiego Hyacynt, historia homoseksualistów w PRL-u. I też nie miała to wiele wspólnego z książką miała, ale Hyacynt tak naprawdę nie. Zresztą o czym powiedział siedzący obok Remigiusza Marcin Ciastoń, scenarzysta, też który wyjechał z Gdyni z nagrodą, to jest tylko pretekst. I tak naprawdę w filmie Hyacynt nie ma specjalnie o akcji Hyacynt. Tak chciałam, że o kwiecie Hyacynt. Nie. A słyszałeś w ogóle o tej akcji Hyacynt? Tak. A, to fajnie. I teraz tak się składa, że książka Bowie w Warszawie nie ma specjalnie za wiele na temat Davida Bowiego. To nie żadna biografia, prawda? Absolutnie. Czy to jest książka fanowska? Jesteś beznamiętnie rozkochana w Davidzie Bowiem, że postanowiłaś tę książkę popełnić? Czy zatem się kryje, no właśnie, to coś, co wywołało mój szok kulturowy, kiedy to na szczęście już ustaliśmy, że to było nieporozumienie, powiedziałaś, że nie patrzysz w przeszłość. A to jest właśnie wspomniana wcześniej wiwisekcja przeszłości. Odniosę się do tego, co przed chwilą powiedziałeś, do historii, którą przytoczyłeś z takimi faktograficznymi detalami. To jest właśnie ta historia. W tej książce jest właśnie ta historia, tylko widziana z drugiej strony. To znaczy można ją opowiedzieć tak, jak ty to zrobiłeś, a ja opowiadam ją od strony... autorskiej. Nie, od strony osób, budynków i zdarzeń, które rzeczony David Bowie minął, nie zauważając ich, kiedy tutaj przez te słynne 43 minuty albo inną ich liczbę był. Więc ja tej historii potrzebowałam jako takiego czegokolwiek. Jako katalizatora i jako czyli równie dobrze mogła być Kate Bush na przykład, albo Goethe w Krakowie, albo Stewart w Rybniku. Na przykład. Nie mógłby to być ani jeden, ani drugi, ale po prostu ta historia była mi znana od dawna. Od dawna myślałam o mojej artystycznym przetworzeniu, również dlatego, że mieszkałam w tych okolicach jego słynnego spaceru, w których zresztą teraz też się znajdujemy. I wielokrotnie próbowałam w wyobraźni zobaczyć tę Polskę, która była w takim wtedy okresie szczególnej, nie wiem jak to nazwać, kolorowej szarości albo szarej kolorowości. Tak. Piękny oksymoron. Jak to było? Jak on ją widział? Więc ja to gdzieś miałam z tyłu głowy od lat, a akurat po prostu Teatr Studio wrócił do mnie z tym pomysłem, więc miałam pretekst, żeby go ożywić. Jakoś jestem na przestrzeni lat po prostu bardzo przywiązałam się do jakichś takich wręcz rytualnych powrotów do pomysłów, które miałam kiedyś, bo myślę, że niezrealizowane pomysły męczą i gdzieś tam jest w nas ta pula pragnień, które kiedyś powstały i się nie spełniły. Więc ja takie dawanie im spełnienia uważam za uwalniające i fajne. Czyli tak po prostu była taka... jak taka czechowska broń, która za chwilę musi wypalić w kolejnym akcie. Wiedziałeś, że prędzej czy później ten temat będzie musiał być zrealizowany i szczęśliwie na horyzoncie pojawił się Teatr Studio w postaci Marcina Libera, który powiedział: Dorota, robimy to. Albo kończysz to, o tak. Nie, kompletnie nie tak to. Nie, to nie jest właśnie... nie, wręcz przeciwnie. I ja w ogóle nie miałam nadziei na to, że kiedyś mi się uda do tego wrócić, a właśnie mail z Teatru Studio był pretekstem, by do tego wrócić. Ale dlaczego w ogóle postanowiłaś osadzić w tej szaro-kolorowej rzeczywistości tak barwną postać, takiego kosmitę, tak bardzo oderwanego, tak bardzo zaprzeczającego? No bo świat jest tak niezwykły, że on się sam tutaj zjawił, sam się napatoczył. Ale dlaczego tłem do jego napatoczenia jest ta siermięga PRL-u? Bo to jest też osadzone w konkretnej czasoprzestrzeni. No bo tak było i to jest właśnie w tej historii fascynujące, że... przypadek sprawił, że ktoś tak wyzwolony, tak ekscentryczny i tak, no myślę, że dla mnie tak inspirujące i uwalniające w tej historii jest no, jego taka ówczesna wolność, jego antygrawitacja zderzona z no jednak z olbrzymim takim świadomym albo nieuświadomionym zniewoleniem, w jakim żyli tutaj ludzie. I te dwie kondycje na chwilę zetknięte razem, no dla mnie były bardzo, dla mnie uruchomiły tę całą historię, którą stworzyłam. Czyli rozumiem, że on ma być trochę takim kontrapunktem, taką metaforą, jakkolwiek to dziwnie brzmi, ale jednak kontrapunktem chyba będzie lepiej. Do tego zniewolenia w warstwie takiej symbolicznej i dosłownej, bo jak czytałem i też widziałam na spektaklu, bo jestem tą osobą, która widziała spektakl, to ta przemoc, to zniewolenie odbywa się na różnych płaszczyznach. Jest ta wersja nieoficjalna i oficjalna, więc rozumiem, że on miał być takim tłem, od którego odbije się właśnie ta siermięga PRL-u, tak? Tak. No myślę, że mamy tutaj, że nie chodziło mi o takie punktowanie zniewoleń tych oficjalnych, takich narzucanych przez system. Myślę, że ciekawsze były dla mnie te takie zniewolenia, w których ludzie żyją, które reprodukują, a o których może nawet nie do końca wiedzą, bo po prostu są one już jakby no, wpisane w ich DNA i takie właśnie badanie języka pod tym kątem, badanie w związku z tym mentalności, no wydało mi się bardzo ciekawe i samo mnie przez siebie poniosło. Ale czy to też wynika z jakiejś fascynacji kryminałami? Bo to trochę jest momentami jak taki kryminał. Nie mam żadnej fascynacji kryminałami. Dlatego mój kryminał, owszem, istnieje, ale jest nieco, no powiedziałabym, że jego splot jest bardzo luźny i raczej słaby. Ale gdzieś to jednak wypływa, to znaczy, że to jest kwestia sprawnie odrobionej lekcji researchu tamtej epoki, języka, rzeczywistości, bo to brzmi jak kryminał momentami, to się czyta, więc to jest ciekawa deklaracja, bo ja myślałam, że to wyrasta może z jakiejś fascynacji kryminałem, ale rozumiem, że to jest świetnie zrobiony research. No nie wiem, czy świetnie. Na pewno, to ja ci powiem, że świetnie. Na pewno dość głęboki, ale ja bym tego nie postrzegała też w kategoriach takiego, no bo research kojarzy mi się z jakąś taką mozolną pracą, a dla mnie to jest jednak fascynujące mnie po prostu ten język i jego wszystkie takie no spienione fale po prostu potrafi mnie zabrać bardzo daleko i ten research nie jest jakąś taką pracą dla mnie do wykonania, o której można powiedzieć, że zrobiłam ją świetnie albo nieświetnie, tylko no, dla mnie to wszystko jest też takie fascynujące i pasjonujące i myślę, że tyle w tym researchu, co też zwyczajnie jakiejś takiej, no wiesz, szału tworzenia, że ja trochę też nie do końca są to decyzje jakieś takie świadome czy wyliczone, tylko po prostu piszę i kombinuję, eksperymentuję i patrzę, co mi się zgadza, co mi się nie zgadza, co jakby niesie tę rzeczywistość, a co jej nie niesie. I ten kryminał po prostu jakoś mi wspaniale tam usiadł. Wydaje mi się też, że rzucenie nad moich bohaterów, nad ten świat, który zbudowałam, takiej groźby, ze strony jakiegoś takiego legendarnego, takiej legendarnej bestii, no pełni różne funkcje, ale po pierwsze konsoliduje ich jako jakąś wspólnotę wobec zagrożenia, no ale też jest świetnym nośnikiem tej właśnie przemilczanej, niewyrażonej grozy, która w tej społeczności gdzieś tam wisi i dzięki Dusi Domkowi, bo tutaj spoiler, tak się nazywa ta bestia czyhająca w Warszawie lat 70. na kobiety za każdym rogiem. Czy też jakaś faktografia w tym momencie? Nie. Nie. Nie, to jest po prostu zlepek wielu postaci, rozumiem. To są fakty nieautentyczne. Tak. I no właśnie, że ta groza nabiera konkretnej twarzy. Ta przemoc wobec kobiet po prostu zyskuje swojego no, takiego figuranta. Właśnie, bo tutaj dotykamy kolejnej bardzo ważnej kwestii, czyli przemocy wobec kobiet, i chciałam, żebyśmy o tym porozmawiali, ale skoro już zaspoilerowałaś, to powiedzmy, że takim kolejnym kontrapunktem w stosunku do Davida Bowiego jest główna bohaterka, którą jest Regina. Postać, która jest strasznie umoczona w tej, mówiąc nieładnie, w tej rzeczywistości. Ona jest tak bardzo przytwierdzona do ziemi. Ona jest tak bardzo wpisana w te konwenanse, w tamtejszą obyczajowość i na niej właśnie to pięknie się wygrywa gdzieś to takie niewidzialne jarzmie, które jest na kobietach. Więc rozumiem, że tutaj gdzieś chodziło o to, żeby ta postać była taką kulminacją właśnie tych wszystkich zniewoleń, które czyhają na kobiety. Mówię, zupełnie używam czasu teraźniejszego, bo absolutnie mam wrażenie, że jakkolwiek mówisz o rzeczywistości, która jest już historią, to niestety o patriarchacie, mizoginii może mówić w dalszym ciągu, tak? Takich rolach, które cały czas muszą kobiety, przed którymi kobiety muszą się po prostu uwalniać, jakby cały czas muszą stać w gotowości i protestować. Tak, bo nie są to zjawiska przypisane do jakichś czasów. To jest kultura i całość kultury, w której żyjemy, i te rzeczy też bardzo nieprędko się rozładowują i bardzo nieprędko z tej kultury bardzo nieprędko z tej kultury wyparowują, a właściwie wcale nie wyparowują, no wydaje mi się, że jesteśmy w momencie, kiedy są podejmowane świadome, bardzo przytomne wysiłki, żeby różne rzeczy zmienić, również w języku, ale sami widzimy, jak oporna jest to materia. A myślę sobie o Reginie jako o bohaterce, którą uczyniłam piękną. Myślę, że ona jest piękna, nie chodzi mi o to, że jest piękna fizycznie, chociaż to chyba też, ale że ona po prostu jest piękną osobą, ma pragnienie, poczucie piękna i miłości i marzy o tej miłości, chciałaby tej miłości dla siebie, ale świat, w którym żyje, zbudowany jest tak, że nie ma do tej miłości prawa. Wydało mi się to bardzo jakieś takie bardzo mocne, to bardzo jakoś tak po prostu przez cały ten czas, kiedy pisałam tę książkę, wykręcało mi serce na nice, bo myślę, że ciągle jest tak, że ludzie to niestety w naszym kraju przeżywają i ta postać, która ostatecznie, spoiler, w jakiś sposób układa się z rzeczywistością, w której przyszło jej żyć, jest dla mnie postacią głęboko dramatyczną. Mimo że ten dramat jest rozpisany przeze mnie, uważam, dość subtelną kreską. A to jest trochę takie, Regina, bo wypatruje trochę, ja miałam takie wrażenie, to jest takie wypatrywanie odmiany, jakiegoś takiego wyzwolenia. I trochę to jest, ja miałam takie poczucie jak z Godotem, wypatrywanie czegoś, co tak naprawdę nigdy nie nadejdzie. I w sumie taka konstatacja dość smutna, bo tak pomyślałam sobie, czy to jest taki rys na współczesność, że trochę to nasze uczestniczenie w strajkach kobiet, w marszach równości, w marszach związanych z 8 marca, to jest takie po prostu chodzenie dla chodzenia, ale specjalnie mocy sprawczej, co zresztą widać, bo ta rzeczywistość, ona sama niestety wdziera się, jest taka nie inna. I złożymy tam kilka lajków na Facebooku, o które zresztą Państwa zawsze proszę. Kilka tutaj różnych kwestii. Wydaje mi się, że moja bohaterka to osoba, która jest bardzo zbuntowana, ale jej bunt w zastanych warunkach odbywa się przez bierność, przez jej zaprzeczenie, odbywa się przez bojkot, odmowę ról, które kazano jej grać, więc jest to bardzo taki milczący i tępy w gruncie rzeczy opór, który nie przynosi owoców, nie przynosi spektaklu też, nie przynosi jakiegoś wielkiego boom, który mogłoby coś zmienić. Może dlatego ponosi klęskę. Myślę też, że w taki rodzaj oporu wpisana jest autodestrukcja i implozja i tak usiłowałam ją rozrysować. A czy to ma coś wspólnego z marszami i czynnym oporem, który... I z manifami, bo przypomniało mi się, że te marsze 8-marcowe to są manify. O. No wiesz, ja bym tego tak nie komentowała, bo jednak i te marsze i manify, myślę, że oprócz masy, oczywiście chucpy, mają też ogromne znaczenie. To znaczy, myślę, że są bardzo gwałtownym aktem, próbą zmiany języka, próbą takiego siłowego wprowadzenia do języka różnych emocji, niezgody, różnych nowych sposobów mówienia o pewnych rzeczach i to niezależnie od ich późniejszego braku wpływu na rzeczywistość, którym już nie jesteśmy winni, tylko rządzący, to myślę, że one pełnią jakąś ważną rolę również w tym właśnie zmienianiu języka, ale z drugiej strony myślę, że jest tam dużo pustki, jest tam dużo, robi się bardzo dużo zdjęć. Tak, na Instagrama. Robi się bardzo dużo selfie i trochę myślę, że dla wielu ludzi pokusa zobaczenia siebie jako dysydenta, jako buntownika, jest... Rewolucjonista albo rewolucjonistki. Tak, że jest bardzo silna i może silniejsza od... albo w ogóle ciągnie ich przez idee, które temu wszystkiemu przyświecają. Więc ja bym tego nie deprecjonowała. Ale już myślałam, że trochę tak robisz właśnie. Tak? Bo jeszcze powiedziałaś, że tam jest chucpa, tak wiesz, to wybrzmiało, więc jakiś taki element trochę deprecjonujący w tym wybrzmiał. Myślę, że jest dużo chucpy, ale... No właśnie, bo co przez to rozumiesz? No, ja rozumiem te selfie. O, okej. Ja rozumiem dużo próżności, która się tam po prostu rozgrywa. A to nie jest trochę znak naszych czasów, że wszędzie robimy te selfie, nawet przez obierania ziemniaków? Jakby to już tak immanentna cecha naszej rzeczywistości, tak, wiesz, że trudno to poddać krytyce, prawda? Tak, tylko że w takich sytuacjach jak marsz, to wybrzmiewa szczególnie. Ale to też spełnia taką funkcję dokumentującą, wiesz, bo... Tak sobie myślę, że to jest taka rzecz trochę przez nas jakby wymagana, ale ten wymóg wynika z pewnej presji, bo telewizja rządowa, zwana dawniej publiczną, ona bezpardonowo zafałszowuje rzeczywistość, tak kadrując te marsze, że na niej widać garstkę osób. Myślę, że te selfie są taką odpowiedzią na ten fałsz, który płynie szerokim strumieniem, że bez nich gdzieś Janusz Cebula czy Maryla Słomka, nie umniejszając, zobaczyliby, że faktycznie to są jakieś, nie wiem, garstki osób, które maszerują, że te selfie pokazują, że rzeczywistość wygląda zgoła inaczej niż ta płynąca z Placu Powstańców. Myślę, że mają, że są dokumentalne? Wiesz co, no ja widziałam też dużo... w jakimś stopniu. Mogę się trochę z tobą zgodzić, że... Nie, bo tak się zastanawiam, na ile w tym jest chucpy, a na ile po prostu też taki wymóg, po prostu my musimy dokumentować, wiesz, bo widziałam też takie selfie, które były robione z dachów, no oczywiście selfie, ale też zdjęcia po prostu, które ewidentnie miały pokazać po prostu morze ludzi, którzy płynęły głównymi arteriami Warszawy. Oczywiście... Tak, ja wiem, że to wiesz, bo to, o czym ty mówisz, ja się zgadzam z tym, że selfie sama w sobie jest w tej chwili też sposobem w ogóle przeżywania rzeczywistości. Nie tylko siebie, ale też rzeczywistości i siebie na jej tle. No i nie sposób go z tej jakoś linczować z tej perspektywy. Z drugiej strony myślę sobie, że no jest to wszystko niebezpieczna grawitacja. Też myślę, że jakoś tam zabierająca głębie przy życiu. Przez to wydaje mi się, że w momencie, kiedy wszyscy się fotografują i filmują podczas takiego marszu, to też czują słabiej. Czują mniej, mają jakby zimniejsze serca. To mam pełną zgodność, bo czasami też się zawsze zastanawiam, będąc na koncertach, że ludzie większą uwagę poświęcają wykadrowaniu i odpowiednio wysoko trzymanego telefonu niż doświadczaniu tego, co jeden do jednego płynie ze sceny. Ale to jest jakaś alternatywa. Odmowa fotografowania. Może, ale wydaje mi się, że ludzie po prostu też budują swoje osobiste biografie z tych zdjęć i nie wiem, który psychoterapeuta czy krytyk kultury odważyłby się zaproponować rezygnację z tej ukochanej formy dokumentowania siebie i przeżywania siebie. Też obawiam się, że to będzie trudne znalezienie takiej osoby. Ale czy to znaczy, że ty nie jesteś bywalczynią strajku kobiet, manif i marszów równości? Jakby ta forma wyrażania swojego światopoglądu nie jest ci specjalnie pod rękę? Nie. Ja jestem bywalczynią tych marszów. Oczywiście, że jestem i krzyczę i mam transparenty i bardzo często też płaczę, dlatego że nie wiem dlaczego mam jakąś przypadłość, wydaje mi się, że neurologiczną, że sytuacja protestu i marszu wywołuje we mnie spazmy płaczu. I ja w ogóle nad tym nie mogę zapanować, więc zawsze jest to dla mnie kłopotliwe, ale ja chodzę, tylko że nie jestem hurra optymistką w tej kwestii. Hura optymistką ze względu na atmosferę, która tam panuje? Nie jesteś hura optymistką dlatego, że masz nikłą nadzieję, że te marsze cokolwiek zmienią? Czy w ogóle jakby globalnie nie jesteś hura optymistką, że żyjemy w takiej, a nie innej kartoflano-buraczanej rzeczywistości pod nazwą Polska i to nie wygląda najlepiej, mówiąc w wielkim uproszczeniu? Teraz pewnie popłynie fala hejtu, tak a propos komentarzy, bo zawsze jak mówię Republika Kartoflano-Buraczana, to się rozpoczyna ciąg komentarzy, więc proszę sobie... Proszę jak to znosisz? Wiesz co, z godnością. No, przez tę pogaduszkę już zapomniałam tego długiego, skomplikowanego pytania. Tak, bo postaram się, żeby one były prostsze. To tak a propos, wiesz, języka, który też jest prostszy i krótszy, ale skąd brak tego hura optymizmu? O tak. No właśnie, to skomplikowane. Najbardziej obawiam się, że z jakiejś jednak głęboko ukrytej aspołeczności, którą przejawia. To ciekawe. Ale może też udzielam po prostu krótkiej odpowiedzi na długie pytanie, bo... Nie rób tego, błagam. To jest najgorsze dla osoby zadającej pytania, jak odpowiedź jest krótsza od pytania. To prawda, ale mogłam jeszcze powiedzieć tak lub nie. To prawda. To albo zgadzam się z tobą na przykład, tak. Albo jest takie wymowne milczenie na przykład. No dobrze, ale to już w takim razie przynajmniej cieszę się, że jesteś bywalczynią na tych marszach, ale wracając jeszcze do siły sprawczej, bo powiedziałaś o Reginie, która stwarza opór przez pewną bierność. A jaką byś napisała receptę, wystawiła receptę dla współczesnej Reginy? To znaczy, czy ona powinna biernie siedzieć przed komputerem i lajkować kolejne wydarzenia związane z oprotestowywaniem rzeczywistości? Czy jednak czynny brać udział w tych marszach, manifach i paradach, ale niekoniecznie z hura optymizmem? Chodzi mi o strategię. No ja zawsze będę opowiadać się za życiem i za intensywnością przeżycia i... Wiesz, że to jest takie hasło, które bardzo blisko graniczy z pro-life i antyaborcją, za życiem. No tak, ale to na jakimś... Skrali nam język. Aha, to na jakimś naprawdę opacznej interpretacji, bo ja jestem za życiem jako fizycznym życiem i fizycznym przeżywaniem go... Więc nie, zawsze... Wiesz co, powiedziałam, przepraszam, że ci przerwam, ale pomyślałam sobie, że zaakcentuję to specjalnie, tak. Bo jeszcze za chwilę Ordo Juris weźmie cię w objęcie, a nie wiem, czy ty byś chciała być ich ambasadorką akurat, jak powiedziałeś, że jestem za życiem, bo to tak bardzo... To teraz mówimy o takiej przykrej sprawie, jak po prostu wyciąganie przypadkowych zbitek słów z kontekstu i... A oni się w tym lubują. Tak, oblepianie ich czyjąś twarzą. No nie, ja się tego nie boję. Myślę, że nawet Ordo Juris by jednak... poszło po rozum do głowy i nie uznałoby mnie za swoją zwolenniczkę. Wracając do tego, jesteś za życiem. Co miałaś na myśli, powiedz? Jestem za życiem, za fizycznym życiem, po prostu za fizycznym go doświadczeniem. Dlatego nikomu nie sugerowałabym siedzenia za komputerem, ale też W ogóle nie czuję się dobrze jako doradca, wiesz, bo wydaje mi się, że jednak każdy ma swoją rzekę do przepłynięcia i nie jestem w stanie mówić za kogoś. Nie musiałam walczyć o swoją seksualność i o swoją tożsamość i jakąś prawdę o sobie. To znaczy musiałam, ale może w jakichś takich prostszych kategoriach. Więc nie jestem w stanie nikomu nic doradzać. Jestem za przeżywaniem swojego życia najlepiej jak się da i najprawdziwiej jak się da. No ale to wiadomo, że nie zawsze jest to łatwe. Często jest to jak po grudzie i bardzo łatwo jest radzić i inspirować, ale nie zawsze są to porady realizowalne, więc nie będę ich nikomu udzielać. Tak powiedziałeś, że nie czujesz się dobrze w roli doradczyni. Tak myślę sobie, że pewnie parę osób się zawiodło, bo też mam takie wrażenie, że dużo się oczekuje teraz od ludzi kultury, od artystów i artystek właśnie takich wskazówek, wiesz, bo jakby jesteście już często dla sporej grupy osób takim ostatnim drogowskazem, bo zawiedli politycy i polityczki, gdzieś tam tak zwane autorytety, w których ja akurat nigdy specjalnie nie wierzyłem i teraz pewnie kolejna fala hejtu się poleje, zawiedli również albo znikli i tak myślę sobie, że też jakoś od ludzi kultury wymagana jest teraz, i to mówię wprost, taka pewna forma stawienia kropki nad i, która też przejawia się właśnie w takim mniej lub bardziej doradztwie personalnym, wiesz. Czy tu się czujesz na siłach, ja tylko artystka żyjąca? Nie, absolutnie nie czuję się na siłach, ale to nie o to chodzi, że nie czuję się na siłach. Po prostu to nie jest moja rola, to nie jest moja odpowiedzialność, to nie jest też coś, do czego mam talent i co chcę robić. To mnie kompletnie nie interesuje. Martwię się zawsze, kiedy jestem nakłaniana albo zmuszana z zaskoczenia do doradztwa personalnego. Personalnego i niepersonalnego. Zbiorowego. Zbiorowego, tak. No, to bardzo krępująca rola i niezręczna. I ogólnie wydaje mi się, że artyści i artystki są pociągani i pociągane do tylu opacznych funkcji i ról, że w większości z nich w ogóle nie mam zamiaru realizować. Powiedziałaś o tym, że nie musiałaś walczyć o swoją tożsamość, ale też mam wrażenie, musiałaś trochę powalczyć z mężczyznami, z pisarzami, bo oni jakoś niespecjalnie, i tutaj znowu wkraczamy na grunt patriarchatu, oni jakoś niespecjalnie widzieli cię w roli pisarki, tak gdzieś znowu komentarze i opinie. Tam wyraźnie był ten taki wątek seksistowsko-patriarchalny. To nie był ten element, w którym ty musiałaś trochę powalczyć o tę swoją tożsamość kobiety pisarki właśnie? Oczywiście tak, ale myślę, że przez pierwsze 20 lat mojej pracy zawodowej nie zdawałam sobie z tego sprawy. Żartuję tutaj. Ja prawie jestem gotów to uwierzyć. Dlatego zrobiłam gwiazdkę. Tak. Do pisek. Przez wiele lat nie zdawałam sobie z tego sprawy, dlatego że no, wiadomo, że zjawiska tak duże jak patriarchat są jak smog, po prostu nie oddychamy nim, nie zauważamy tego, nie zauważamy, jak nas niszczy. I myślę, że ja przez wiele lat no, byłam zakładniczką tych bardzo zmaskulinizowanych układów, które stanowiły polską literaturę. Kiedy zadebiutowałam, literatura kobieca to była taka podgałąź literatury ludzkiej. Ludzkiej. Podgałąź. Czyli męskiej. Tak. Literatura miała twarz mężczyzny. Tak. Starszego mężczyzny. No i ja w ogóle miałam to tak, dla mnie to było tak oczywiste, ja to miałam tak uwewnętrznione, że ja w ogóle mówiłam o sobie, że jestem pisarzem. Więc ja myślę, że latami nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo nie mam swojego głosu, jak jest za mnie mówione, jak jestem przedmiotem jakichś takich walk męsko-męskich, o to, kto będzie mną zaradywał, kto będzie moim właścicielem, kto będzie mi w jakiś sposób mówił, co ja mam robić. No i za mną też lata kondycji dziewczynki, kondycji bezustannej dziewczynki, bo objawiwszy się jako światu, jako dziewczynka, zostałam nią niejako na zawsze. Nawet teraz, kiedy tu siedzę i mam prawie 40 lat, jestem ciągle dziewczynką. To pewnie jest temat na jeszcze inną i dłuższą rozmowę, no ale pisząc tę książkę na pewno miałam pokusę, żeby i siebie w niej jakoś umieścić i moją trochę historię. No bo ja też doświadczyłam przemocy. Myślę, że to... Nie mam jeszcze tego dokładnej jakiejś nazwy na to. Powiedziałabym, że jest to przemoc artystyczna, której doświadczają kobiety artystki. Przemoc, która ma je zdyscyplinować, uporządkować, sprowadzić też często do wymiarów takich jak twarz i ciało, wygląd. Myślę, że to są jakieś takie rzeczy, które udało mi się tam sprytnie upchnąć. Ale czy to znaczy, że dzisiaj odpuściłaś już tę walkę? Czy może inaczej, bo w ogóle fascynujące w tym wszystkim jest dla mnie to, jak powiedziałaś o tym, że musiałaś walczyć, ale jednocześnie tak myślę sobie od samego początku, kiedy ja zetknąłem się z twoją twórczością i też bliskim mi otoczenie, od razu cię gdzieś umiejscowiło jako taką absolutną, teraz się nie zawaham powiedzieć tego słowa, nie wiem jak to teraz wypadnie, mistrzyni języka. Byłaś tak mocno umocowana w tym, że zastanawiam się, jak i kiedykolwiek ktoś może cię strącić z tego piedestału i że w ogóle ty możesz się poczuć niepewnie. Bo ty byłaś od samego początku, w momencie, kiedy pojawiła się twoja pierwsza książka, już po prostu postrzegana właśnie przez pryzmat czegoś, czego wcześniej nie było, czyli nieprawdopodobnej ekwilibrystyki i zabawy językiem. A mimo wszystko cały czas gdzieś ta była wątpliwość, tak, i ta próba strącenia cię. No myślę, że im większa była taka eskalacja, jakby to nazwać, im większa była moja supremacja, tym większe siły pracowały nad ściągnięciem mnie w dół brutalnymi sposobami, więc myślę, że żyłam bardzo wiele lat na takiej wojnie o siebie. Myślę, że już jest po tej wojnie, to znaczy, że mój dorobek artystyczny jest na tyle duży, że nie muszę już nikomu nic udowadniać, ale nie znaczy to też, że nie jestem tym zaciekawiona, że nie myślę o tym i że to nie jest jakiś przedmiot moich analiz, bo jest, bo wydaje mi się, że przydarzyła mi się bardzo ciekawa historia w bardzo trudnym, ale ciekawym kraju i kontekście. Więc nie powiem, że o tym nie myślę. Myślę o tym dużo. A propos języka, bo on też jeszcze wymaga na oddzielną historię, zresztą jak każda twoja książka, ale tutaj czytając, bo ten aspekt niestety mniej, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, zdecydowanie mniej wybrzmiewa w spektaklu, nad czym bardzo ubolewam, więc trochę sprzedałam państwu swoją opinię na temat spektaklu. Dorota powiedziała to wprost. Natomiast w książce ten język jest też specyficzny, bo on jest taki jakby bardziej wygładzony. Czy to wynika z pewnej konwencji, po prostu no, opowiadania językiem tamtej... Wygładzone względem moich dotychczasowych. Tak, zdecydowanie tak, dokładnie tak. Czy to też tak by wynikało z pewnej konwencji czasoprzestrzeni znowu, tak? Osadzasz tę historię w takim, a nie innym przedziale czasowym, w związku z tym język musi podążać za tą czasoprzestrzenią. Tak, ale to jest pewien ton tego języka, który też jest dla mnie fascynujący. To znaczy, nie wiem, ja do końca nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale najbardziej mi się to kojarzy z momentem, kiedy czytałam Pięknych Dwudziestoletnich. Właśnie nie wiem, wydaje mi się, że kiedy czytałam jednak Szpetnych Czterdziestoletnich Osieckiej. I tam jest taka... Myślę, że wyleje się fala hejtu. A jedziemy już po bandzie, co to tam, słuchaj. Żartuję. Nie, Dorota, dawaj. Żartuję. Nie, chodzi mi o to, że kiedyś czytałam Szpetnych 40-letnich, to jest tam przytoczona taka historia z jakiegoś planu filmowego z lat 50. Kiedy kręcono Naszą szkapę i była tam w scenariuszu fraza: oddaj naszego konia, złodzieju, Antek nie będzie już waszym parobkiem. I kiedy to przeczytałam, tak strasznie się śmiałam. To zdanie zawiera dla mnie wszystko, co ja chciałam oddać w tej książce. Pewną poczciwą hiperpoprawność, która tworzy dla mnie taki jakiś punkt wyjścia w tej książce, na którym mogę dopiero po prostu wieszać różne ozdobniki i ornamentować, ale zrębem jest właśnie to nadmierne takie ugrzecznienie, które też jest jakimś, wydaje mi się, mimowolnym zapisem mentalności. Takie, no wiesz, jakiegoś takiego usztywnienia i zniewolenia. Oczywiście wyobrażam sobie, że ówczesny język miał też inne, bardziej zabałagonione rejestry, no ale mnie interesował ten. I chyba nie odważyłabym się jednak improwizować i skreczować na takich językach no, bardziej żywych, że tworząc tę fantazję jednak o przeszłości, no wydaje mi się, że musiałam jednak mieć jako bazę coś, czego byłam pewna. O czym miałam pewność, że wiem, jak brzmi, i ja to miałam gdzieś tam w sobie, bo myślę, że przez całe dzieciństwo czytałam ten rodzaj literatury. Jaki rodzaj literatury? No właśnie takiej nie najlepszej literatury. Czyli klasa B, C, D, D, E, F? Tak, wielkie nakłady takich pożółkłych książek z lat 70., które ciągle zalegały biblioteki, kiedy byłam ich namiętną użytkowniczką. Więc naczytałam się tego, więc mamy w głowie ten silnik po prostu. Takiej, nie jest to silnik języka z lat 70., tylko właśnie takiej nie najlepszej literatury z tamtego okresu. I on jest dla mnie no, w jakiś sposób właśnie taki piękny, ale też śmieszny. Po prostu budzi moje emocje, więc wiedziałam, że to jest dobry trop. A trochę taki guilty pleasure, ta fascynacja i to, że z taką otwartością mówisz tą literaturą klasy B, C, D i F. To jest w ogóle fantastyczne. No tak, bo to jest takie właśnie kostropate, takie lekko... No wiesz, te książki są często absurdalne. Tam są niesamowite zdania, które ja po prostu mogę, tak jak wiesz, to zdanie o koniu i złodzieju i parobku... Wiesz, no mogę powtarzać i właściwie, wiesz, tak kontemplować i tak się w nich rozsmakowywać, napawać, i właśnie takiej, tak, napawać się ich niedorzecznością. I jest w tym jakieś właśnie piękno, właśnie jestem na takim tropie, że dla mnie dwie główne tonacje tego języka, którego używam w Bowiem, no to piękno i niedorzeczność. Wydaje mi się, że na styku tych dwóch jakości tworzy się trzecia, której nie potrafię nazwać, ale która jest w Bowie. A ja bym trafił tę trzecią jakoś nazwać. Na przykład ja bym ubrał to w słowo pierdyfiks, który mi się strasznie spodobał. No ale nie możesz tego nazwać pierdyfiksem, bo jednak pierdyfiks jest słowem po pierwsze pejoratywnym, po drugie takim właśnie dewaluującym. Ale on jest kompletnie twoje. To jest takie słowo Doroty Masłowskiej. Czy ono się gdzieś pojawiło? Tak, to ja nie wymyśliłam tego słowa. A szkoda, widzisz, już to jest autentyk. Autentyk. Ale co, w jakimś kryminale, czy w jakiejś równie abstrakcyjnej literaturze klasy C? Powiedziałabym, że pierdyfiks to jest Helena Szykuła, ale być może... No ale nie przypomnę sobie tytułu książki. No to będzie takie zadanie dla Państwa do wygooglowania. Słowo pierdyfiks to jest w ogóle piękne. Ono jest chyba niegooglowane. Jeszcze nie. No to jakaś dziennikarka porwała się na zgooglowanie go i wydaje mi się, że niewiele znalazła. Fatalnie. Ale wiesz, to podobno jest tak, że algorytmy Google'a mają to do siebie, że jak się kilkanaście razy wpisze to słowo, to tam gdzieś... To ono zaczyna istnieć. Tak, w Dolinie Krzemowej zapali się lampka. i zaczną, wiesz... To jest fascynujące, czyli przywróciliśmy to zjawisko w jakiś sposób do życia. Tak, zdecydowanie. Zjawisko pierdefiksu. Absolutnie. Może ono jeszcze zatriumfuje. Wiesz, jak dobrze pójdzie, to pod koniec 2022 roku to słowo może będzie słowem roku. I to dopiero będzie. Co ci biedni mężczyźni powiedzą? Kolejna kobieta zawładnęła plebiscyt roku. No niesamowite. No ja nie dawałabym pierdefiksowi tak dużych szans, no ale... Ale. Zobaczymy, może Mata użyje go w swojej piosence. Na przykład. Zobaczymy, co się zdarzy. Właśnie, bo piosenka tutaj mi się takim przejawia. Wiem, mówiłaś już o tym wielokrotnie. Twój muzyczny projekt Mister D jest już projektem zawieszonym, ale aż się prosi, żebyś nagrała interpretację, covery Davida w swojej własnej, fantazyjnej wersji. Dorota, powiedz, że jest szansa. Co to za fantazja? No ja widzę to, ja to słyszę i szczerze mówiąc marzy mi się, serio. Jakby mam niedosyt po spektaklu, więc skoro adaptacja mi się, no nie powiem, żebym się został nią nakarmiony, to tak czekam na reedycję, wznowienie projektu Mister D. No, nic nie mogę obiecać, ale nie mogę też niczemu zaprzeczyć. Jak ktoś nas słucha teraz jakiś managementu, to może państwo tak teraz napiszą. To nikt się do mnie nie zgłasza, bo... A może jednak, słuchaj, Fryderyka byś dostała. Myślisz? Ja to ci tak dyskretnie podpowiadam, ale nie, serio. Myślałaś o tym, żeby jakoś też i tę część pociągnąć, skoro już jest adaptacja teatralna, pewnie wchodzi ci po głowie film, powiedz, że tak, a może i nie. No. Aha, czyli jesteśmy w domu. Ale co, jest szansa na film? No, szansa na pewno jest, ale nie jest to temat, który będę tutaj rozwijać, tylko asertywnie przekieruję uwagę na bardzo ciekawą okładkę. Tak, tak, ale wracając do muzyki, bo okładka jest skądinąd bardzo ciekawa, to co, jest szansa jakaś, pochyliście nad tym pomysłem? No, na pewno nie mieszałabym tych dwóch niekompatybilnych żywiołów, jaką jest książka z Mister D, bo jakoś dla mnie te dwie persony, czyli Mister D i Dorota Masłowska, są jednak osobne i starałabym się nie mieszać jednego z drugim, ale no, wydaje mi się, że i tak cały czas piszę te piosenki, to znaczy jeżeli nie nagrywam płyt, to ta muzyka i tak jakoś tam we mnie cały czas rozbrzmiewa i albo piszę powieści, które mają jednak charakter muzyczny i rytm i są zorkiestrowane, albo właśnie takie sztuki, które zawierają rozmaite piosenki, więc no wydaje mi się, że po prostu nie mogę się od tego opędzić, że dla mnie język jest po prostu zjawiskiem muzycznym i ja na nim gram, czy nagrywam płyty, czy nie. Jeszcze a propos języka, bo użyłaś tam takich sformułowań jak zamurzynować chyba, tak? Murzynować i ożydzić. Pamiętam, że taką dyskusję to też się wywołała na temat tego, czy artystom i artystką wolno. Przypomina mi się historia Sylwii Chutnik, która w jednym z opowieści o swojej historii, a potem już trochę naigrywając się z wszędobylskiego terminu LGBT, zaczęła społeczność osób nieheteronormatywnych nazywać LGBT-ami. No więc teraz takie pytanie... Już dzisiaj sobie wiele pytań zostawiliśmy, czy artystka żyjąca może komentować, o to cię na finał zapytam, do którego listy nieuchronnie zbliżamy, ale czy myślisz, że wolno ci więcej jako artystce i artystce posługiwać się słowami, które na przykład Rada Języka Polskiego oficjalnie zakazała? Czy to było z premedytacją? Jaki w ogóle ty masz tak zwany do tego stosunek? Nie są to słowa, których używam w życiu. I od tego zacznijmy, że literatura stwarza przestrzeń krytyczną, w której ja pozwalam sobie ich użyć, dlatego że są takim... To akurat jest faktograficzne, to znaczy w książkach z tamtego czasu, które studiowałam wnikliwie, te słowa się pojawiały i ja ich nie wymyśliłam, więc wydaje mi się, że przy obecnym ciągle I przy obecnej sytuacji takiej dość niedomagającej poprawności politycznej w Polsce i to, że ona jest raz właśnie taka, że jest taka niezrównoważona, to znaczy raz jest gwałcona, raz jest obsesyjna i taka dewocyjna. Ja wiem, że to jest ryzykowne po prostu tych słów użyć, ale jednak mnie się wydawał zapis tych rozmaitych przemocy, który w tej książce robię, nieprawdziwy bez również tych przemocy, które są w słowach murzynić i ożydzić. Ale już na przykład wiem, że to są słowa, które są ciekawe w naszej dyskusji o naszym języku i o naszej poprawności politycznej, a słowa, które muszą wypaść z tłumaczeń, bo właśnie ten kontekst jest niezrozumiały. To, o czym mówimy, ten taki, nie istnieje jakby ten aspekt krytyczny języka, którego używam. Zdaje się, że chyba tłumacz na język angielski postanowił tego nie przetłumaczyć, jakby zaprotestował. Tak, bo nie ma właśnie tego wymiaru po prostu dyskusji, tylko tam ta książka będzie funkcjonować 1:1. To będzie tak, jak ja bym proponowała to słowo jako normalne. Mhm. Jasne, jasne. Czyli bez tego całego kontekstu bagażu kulturowo-społecznego, który mamy tutaj. No tak. Bez próby zwrócenia uwagi na pewien problem, nawet jeżeli on jest przeszły i zamknięty. Albo jeżeli próbujemy go zamknąć jako użytkownicy języka. Dorota, chciałam wrócić do pytania już naprawdę na finał, które zawisło na samym początku naszego spotkania i ono tak powracało niczym bumerang. Dlaczego artystka miałby nie komentować? Bo myśmy sporo tej komentarzy poczynili, więc tak pomyślałam sobie, chętnie do tego wrócę i zapytam cię, co ty na ten temat myślisz. Dlaczego miałabyś mieć jakieś w ogóle obiekcje co do prawa do komentowania? Wiesz, walczymy o prawa kobiet, a ty sobie odbierasz albo zastanawiasz się nad odebraniem prawa do komentowania. Ale kiedy ja sobie... Nie, może nie odebrałem, ale tak jakby wiesz, takie pytanie to już jakby stwarza trochę taką przestrzeń. Na początku powiedziałaś o tym, czy ja w ogóle mogę komentować. No tak, ale właśnie robisz to, co robi Telewizja Polska, czyli wycina zdania z kontekstu i Ordo Juris. Pamiętasz, że wycięte zdanie z kontekstu w ogóle dotyczyło czego innego, to znaczy chodziło mi o to, na ile ja mam prawo komentować dzieła tworzone na podstawie moich dzieł. Na ile mój komentarz jest ważny. To... Na pewno jest jakoś tam ważny, ale nie powinien być kluczowy w odbiorze dzieła. Albo może powinien, nie wiem, bo może ja mam mam poczucie matkę, jak powinno dane przedstawienie wyglądać, nie wiem. Ale jeżeli chodzi o komentarz do bieżącej rzeczywistości, no wydaje mi się, że każdy we własnym sercu powinien to rozsądzić, czy komentować, czy nie. Ja myślę, że ja bym się bała po prostu pewnej gorączki, która towarzyszy komentowaniu. Gorączki, która skłania nas często do wyrażenia sądów, które mamy tak na już. A wydaje mi się, że media społecznościowe są też tak... Media społecznościowe, czyli media, za pomocą których to zazwyczaj robimy, są tak skonstruowane, żeby tę gorączkę z nas wydobyć. I to mi się wydaje nieracjonalne, to mi się też wydaje zgubne, to mi się wydaje destrukcyjne, dlatego że w momencie, kiedy bardzo dużo osób naraz wyraża swoje najgorętsze, najbardziej nieprzemyślane opinie, no to kończymy tu gdzie jesteśmy, czyli w bzdurze. I tutaj postawimy kropkę. Dobrze. Odcinając się od Ordo Juris i Warszawy, oczywiście. Bynajmniej nie takie były moje intencje, żeby była jasność. Dobrze. Proszę Państwa, zostawiam Państwa z dylematem, który gdzieś wybrzmiał na początku. Dylemat, do którego jeszcze sosu dolała Dorota. Czy wybrać się na spektakl, jeżeli Państwo nie byli? Ja na pewno wiem, że warto jest przeczytać tę książkę, bo jest naprawdę arcycudna. Nawet jeżeli ten język jest odrobinę uładzony, to on jest cały czas fantastyczny i świetne jest to zderzenie z przeszłości z rzeczywistością, które w tak przedziwny sposób rezonują i się zazębiają. No a potem może Państwo zdecydują się podreptać do Teatru Studio, a za chwilę może do kolejnego teatru w Polsce, który podejmie adaptację książki Doroty Masłowskiej Bowie w Warszawie. Magiczne 43 minuty w życiu Davida Bowiego, które przerodziło się i w książkę, i w spektakl. A za całą sprawą owego tego kulturalnego zamieszania stoi moja dzisiejsza i Państwa gościni Dorota Masłowska. Bardzo Ci, Doroto, dziękuję. Ja również dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl /Sekielski. Zostań naszym patronem.